Cześć, witam Was z polskiej premiery Opla Combo, jednego z trzech trojaczków z grupy PSA. Zapraszam na materiał. Opel wprowadza w tym roku, wchodzi do kolejnego segmentu, wprowadza nowe combo. Nowe combo live, kolejny segment, który atakujemy, w którym jest dużo mniej graczy, ale to jest segment rosnący. To, co jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali. Opel w tym segmencie gra już od 30 lat. A kto mi powie, która to będzie generacja Opla Combo? Nic nie słyszę. Pierwsza, druga, trzecia? Piąta. Tak, to jest piąta generacja Opla Combo przez 30 lat. Pierwsze combo to było z roku 86. Combo A lub Kadet Combo A na bazie Kadeta Łeski, samochód uwielbiany przez Polaków, niezniszczalny i praktycznie do dzisiaj, jak się taki samochód widzi na ulicy, mam na myśli Kadeta, to łza się wokół kręci. Na tej bazie zbudowano Combo A. Ale każda kolejna generacja wnosiła coś nowego. Pomimo tego, że na początku koncepcja była taka, że to ma być mały osiołek roboczy do małego biznesu. Kolejna generacja, kolejne 8 lat, na bazie Corsy B i ona już miała wersję osobową, taką trochę ułomną wersję osobową, bo nie było tam drzwi przesuwanych. Nie jestem pewien, czy tam był nawiew do tyłu, była ławka i można było przewieźć 5 osób. Kolejne combo na bazie Corsy C to już był bardziej osobowy samochód w wersji osobowej. Miał przesuwane drzwi chyba nawet z dwóch stron, o ile dobrze pamiętam. W opcji, ale była taka możliwość. Tak. I on już był dużo bardziej zbliżony do przewozu osób, aczkolwiek był projektowany jako samochód dostawczy. I nasze ostatnie combo, które weszło na zupełnie nowy teren, który oznacza, że oferowany jest również w wersji siedmioosobowej. I to nowe combo rozpycha się w tym segmencie, bo również będzie oferowane, niezależnie czy w wersji krótkiej, czy długiej, ale każda z tych wersji będzie miała wersję siedmioosobową, opcjonalnie oczywiście. W Polsce ten wskaźnik wzrostu osobowych samochodów klasy combo to nawet przekracza 40%. Więc wchodzimy w naprawdę gorący segment rynku, gdzie w zasadzie już w tym roku będziemy mieli coś do powiedzenia. Ale dlaczego o tym mówimy? Mówimy o tym dlatego, że nowe combo jest, założenie projektowe jest takie, że najpierw zaprojektowano wersję osobową, najpierw dostosowano technologię do wersji osobowej i potem już upraszczając konstrukcję stworzono wersję towarową. Więc na odwrót, dotychczas Opel tworzył wersję towarową, potem wycinaliśmy okienka, dokładaliśmy tapicerkę i był bardzo fajny, praktyczny samochód do przewozu osób. Ten samochód jest zaprojektowany od drugiej strony. Najpierw ma być rodzinny, funkcjonalny i bezpieczny. Ten samochód nie rezygnuje z żadnych nowinek technicznych. W wersji osobowej znajdziecie tam układ automatycznego awaryjnego hamowania, adaptacyjny tempomat, system rozpoznawania pieszych i tak dalej, utrzymanie samochodu w pasie ruchu, system ostrzegający przed niezamierzonym opuszczeniem pasa ruchu. Te wszystkie systemy są dostępne w combo nowym, w combo live. Tak samo jak są dostępne często u czołowych producentów w droższych samochodach osobowych. Także tak naprawdę inaczej jest zupełnie inne podejście do projektu, a przy okazji ten Opel Combo korzysta z wszystkich nowinek technicznych, którymi zwykle naszpikowane są nowe osobowe Ople. To, co jest bardzo ważne, jak będziecie dzisiaj oglądali ten samochód, to jest samochód, jedyny egzemplarz, który istnieje, został wyprodukowany ręcznie w grudniu. My na nim już położyliśmy na tydzień nasze ręce. Jest w tej chwili w Polsce, dlatego patrzcie na funkcjonalność, na to, jak samochód jest zrobiony. Być może przymknijmy trochę oczy na plastiki i łączenia, aczkolwiek nie są na złym poziomie. Są naprawdę solidnie wykonany egzemplarz, jak na wersję przedprodukcyjną. Wersję Combo Live, czyli osobową, będziemy mieć możliwą do ofertowania początkiem maja. Czyli krótko mówiąc, początkiem maja pojawi się cennik, pojawią się specyfikacje i pierwsze programy sprzedażowe, więc my to nazywamy start sprzedaży. Już będzie można te samochody przedsprzedawać. I samochody pojawią się w salonach w okolicach października. Wersja towarowa, oferta
do wyjścia do klientów będzie gotowa we wrześniu, czyli start sprzedaży we wrześniu i samochody towarowe, wany, cargo pojawią się w okolicach grudnia. A jeśli chodzi o funkcjonalność Combo, jego cechy, to poproszę Romka, żeby nam szerzej opowiedział o tym naprawdę fajnym samochodzie. A wracając do nowego Combo, bo nie chciałbym kraść show właśnie nowemu Combo, chciałem wam podać 7 powodów, dla którego warto ten samochód potraktować bardzo poważnie jako prawdziwy samochód rodzinny, bezpieczny, komfortowy i wygodny. Tych powodów zapewne mogłoby być nawet 77, ale nie będziemy was trzymać tu do późnego wieczora. Natomiast szykujemy małą niespodziankę. Pod koniec spotkania Grzegorz rozda karteczki i sprawdzimy waszą wiedzę. Żartowałem. Powód numer jeden to Combo jest samochodem popularnym. Ten pogląd jest nieco kontrowersyjny, bo czy może być samochód popularny przed jego premierą? Sądzimy, że tak może być. Prezentowane dane od 2014 do 2017 roku, żółte słupki przedstawiają samochody typu van, czyli blaszaki z jednym rzędem siedzeń. A słupki niebieskie, samochody osobowe, z dwoma lub trzema rzędami siedzeń. W tej klasie spotykane są 7-osobowe samochody. Nasz samochód również będzie miał w opcji 7 miejsc siedzących. I proszę zwrócić uwagę, że ten segment samochodów klasy Combo nie tylko dynamicznie rośnie, to szybciej rozwija się ta jego część osobowa. Tego faktu możecie nie znać, ale samochody Berlingo i Partner w starej grupie PSA przed dołączeniem Opla były drugim najbardziej wolumenowym modelem w ich portfolio. Oni się po prostu na tym znają. A jeżeli dodamy do tego ociupinkę przysłowiowego opolskiego DNA, czuję, że może być recepta na sukces. Powód drugi to zaawansowanie technologiczne. Niedawno samochód Opel Combo ma takie rozwiązania technologiczne, które niedawno nie były dostępne w tym segmencie, a niektóre z nich są zastosowane jakby pioniersko. Nadal nie są powszechnie dostępne w innych samochodach tego segmentu. Stawiamy na bezpieczeństwo, stawiamy kierowcy i pasażerów, często rodziny. Stawiamy na komfort użytkowania, stawiamy również na ochronę majątku, którym dla klienta, dla jego posiadacza jest samochód. Tej psinki nie trzeba będzie tak ubierać, żeby bezpiecznie mogła podróżować w nowym Combo, gdyż nowe Combo ma już w standardzie kapitalne elementy wyposażenia podstawowego, jak układ ostrzegania przed kolizją z funkcją rozpoznawania pieszych, układ automatycznego awaryjnego hamowania, system wykrywania zmęczenia kierowcy oraz układ utrzymania pasa ruchu. Oczywiście stawiamy również na komfort i te nietypowe jak dla tego segmentu elementy wyposażenia to adaptacyjny tempomat, który utrzymuje dystans do poprzedzającego samochodu na z grubsza stałej odległości. Panoramiczna kamera cofania oraz nietypowe rozwiązanie, które nazwane zostało Flank Guard. Ono ułatwia manewrowanie przy niewielkich prędkościach, gdyż samochód jest dodatkowo wyposażony w czujniki zbliżeniowe z bocznych stron. Tych wszystkich systemów zebrało się 19. Pozostaniemy na tym slajdzie przez 10 minut, żeby Państwo mogli zrobić sobie notatki, a potem z tych notatek będzie ta kartkówka. Przepraszam, że ciągnę ten żart. Natomiast tak, mówimy o 19 systemach. Wymienię jeszcze jako pewien synonim luksusu do niedawna. To jest wyświetlacz przezierny na szybie. Tak? Kiedyś takie rzeczy byłyby w BMW-kach, przepraszam. Teraz będziemy mieli to w Combo Life. Będzie w naszym Combo cieplutko i przytulnie. Będziemy podgrzewać fotele przednie, kierownicę, przednią szybę, a również będziemy podgrzewać cały samochód dzięki możliwości zainstalowania ogrzewania postojowego. A więc nikt nie zmarznie w nowym Combo, czy ten psiak, czy ten dzieciak, czy my sami.
Multimedia są oczywiście strasznie ważne. Już w tej chwili nikt nie chce dostawczaka bez Bluetootha. A co dopiero tak dojrzałej wersji osobowej, rodzinnej, bez Bluetootha nie uświadczycie. Już w podstawowym standardzie radioodtwarzacza będzie możliwość, będzie ten Bluetooth i będzie przez to instalacja głośnomówiąca. Rzecz jasna, samochód będzie można połączyć ze smartfonem przy pomocy dwóch systemów wymiennie, czyli Android Auto i Apple CarPlay. Będzie możliwe bezprzewodowe ładowanie telefonu, oczywiście połączenie z telefonem przez port USB i gniazdko 230 V. Większość tych udogodnień, tych topowych udogodnień będziecie mogli zobaczyć na egzemplarzu prezentowanym. Mam nadzieję, że przekonałem Was, że ten samochód możemy teraz przyrównać do takiej ładnej paczuszki z mnóstwem prezentów w środku. Wydaje nam się, że ta technologiczna paczka dostarczy wiele radości naszym klientom. Powód trzeci to jest jego atrakcyjność. Tak, wydaje nam się, że ten samochód jest atrakcyjny, atrakcyjnie narysowany. Doceniła go ta żyrafa. Nie wiem, czy wiecie, to jest ta sama żyrafa, która występowała w reklamie cukierków Skittles. To ta sama. No. I Tracer się strasznie nakombinował, żeby tam wsadziła głowę, a potem nie chciała wyjść. Nowe kombo wygląda... Zdjęcia już widzieliście. Krótkie zwisy, masywne błotniki, liczne przetłoczenia. Wydaje nam się, że jest to samochód postawny, ładny. Ocenicie to za chwilę sami. Przód nadwozia jest typowo oplowski. Mocno zarysowane przetłoczenia, precyzyjne szczeliny. Wydaje nam się, że ma wyraźne powiązania rodzinne do innych Opli. Nie wspominam tu oczywiście o logo, czy o tych skrzydlatych LEDach, bo to jest oczywistość. Natomiast wydaje nam się oplowski ten samochód, aczkolwiek rysunek z boku też przywołuje rozwiązania jego braci bliźniaków z koncernu PSA. To rzecz jasna nie wszystko. Mamy wspaniałą ergonomię, ocenicie to sami przymierzając się. Osoby wysokie znajdą dogodne miejsce. Dosyć miejsca dla siebie. Deska rozdzielcza jest przemyślnie zaprojektowana, podzielona z grubsza w pewnym sensie na trzy strefy. Strefa górna jest dedykowana multimediom, strefa środkowa to klimatyzacja, nawiewy, a strefa dolna to półki, to schowki najróżniejsze. Będziemy mogli zaszaleć z nowym Combo Life, zamówić dach panoramiczny. Jeżeli ktoś, raczej nie kierowca, będzie chciał spojrzeć w trakcie jazdy w niebo, będzie miał tą możliwość. Prezentowany egzemplarz będzie wyglądał właśnie tak, więc będziecie mogli ocenić, czy udało się kupić Wasze serca konstruktorom. Powód czwarty. Samochód jest wydajny. Co to oznacza? No, ta rodzina, czy też może czasami firma, potrzebuje samochodu, który zrealizuje cel. Te cele są różne. Czasami wyjazd prywatny, wakacyjny, a czasami biznesowy. Możliwie tanio. Nasz pojazd, jesteśmy o tym przekonani, jest wydajnym samochodem. Świetnie się prowadzi. Nie możemy tego ocenić teraz, ale wkrótce liczymy na to, że jeszcze w maju będziemy mieli egzemplarze przedprodukcyjne, które dadzą nam szansę na przetestowanie samochodu jeszcze zanim przyjadą pierwsze samochody dla klientów. Świetnie zestrojone zawieszenie, dobrze współgrające z silnikami. Co ważne, będzie to samochód lekki. Nie podano nam jeszcze masy tego pojazdu, ale on jest stworzony na tej najnowszej architekturze płyty podłogowej z grupy PSA, na której stworzone są inne pojazdy, jak na przykład Crossland i Grandland. To rozwiązanie zostało zoptymalizowane pod tym względem. Samochód będzie mógł holować przyczepę o masie 1500 kg. Zaoferujemy trzy silniki diesla o pojemności 1,5 litra, o mocach 75, 100 i 130 koni. Te pierwsze dwa silniki, 75 i 100 koni, będą miały skrzynię biegów manualną pięciobiegową, a silnik 130 koni będzie miał skrzynię manualną sześciobiegową lub, uwaga, i to jest
nowinka w tym segmencie, automat ośmiobiegowy. Spodziewam się, że 130 koni połączone z automatem ośmiobiegowym da zupełnie fajne osiągi. No. I silniki benzynowe. W tym segmencie silniki benzynowe odgrywają dosyć istotną rolę. O ile w dużych dostawczakach one się praktycznie nie liczą, to w samochodach segmentu kombo stanowią powiedzmy między 25 a 30% sprzedaży. A jakie to będą silniki? Dobrze znane z innych modeli, więc będzie to silnik 1.2 o mocy 110 koni skojarzony ze skrzynią manualną 6-biegową oraz 130 koni ze skrzynią 8-biegową automatem, tylko z automatem. Jeszcze chwilę o automacie. Ci z Państwa, którzy mieli okazję jeździć Insignią z 8-biegowym automatem, pewnie wiedzą, jak przyjemna to jest jazda. Gładka zmiana biegów, właściwie niewyczuwalna. Znakomite osiągi. Wszystko to jest obietnicą dotyczącą również nowego Opla Combo Life. Tu będzie 8-biegowy automat specjalnie zaprojektowany dla obniżenia tarcia wewnętrznego i z technologią Quick Shift, która daje jeszcze szybszą zmianę biegów. Co ciekawe, tenże automat będzie sterowany nie tradycyjną manetką, którą dobrze znamy z innych Opli, a takim pokrętłem, jak widać na zdjęciu. Myślę, że chodzi o oszczędność miejsca, a właściwie ta manetka jest chyba zbędna nam do życia, więc po co ją wozić ze sobą. Powód numer 5. Samochód Combo jest przestronny. On może nam służyć niemal jak Arka Noego. Mam nadzieję, że będziemy go musieli wykorzystywać w mniej dramatycznych okolicznościach. Przewiezie wszystko, rodzinę, babcię, pieska oraz masę bagażu. Będzie dostępny w dwóch rozmiarach. W jednej wysokości, ale w dwóch wymiarach długości. 4,75 m samochód większy, dłuższy i 4,40 krótszy. Ten, który tu widzicie, jeszcze pod przykryciem, jest samochodem krótszym. Zwiększenie długości uzyskano nie tylko poprzez zwiększenie zwisu, ale też zmianę rozstawu osi. W krótszym samochodzie rozstaw osi to 2,79 m, w wydłużonym to jest 2,98 m, bez mała 3 m. Ja osobiście, mocno siedząc w dostawczakach, wolę proporcje samochodu długiego, aczkolwiek oba wyglądają moim zdaniem bardzo przystojnie. Zapewniamy przyjemną aurę w samochodzie, przekonacie się o tym za chwilę. Jest dużo światła, dużo przestronności w każdą stronę, szczególnie w samochodzie z dachem panoramicznym. To będzie jakieś nawiązanie, być może dalekie, ale jednak nawiązanie do samochodu typu kabriolet, to może zbyt na wyrost powiedziane. Mnóstwo miejsca w środku, tak, bagażnik. Bez mała 600 litrów i to w tej wersji krótszej samochodu. 600 litrów do wysokości oparcia, rzecz jasna. W wersji długiej 850 litrów. I uwaga, 28 schowków w samochodzie konstruktorzy stworzyli. Nie wiem, jak sobie będą radzili z tym klienci, ale zamierzamy do każdego samochodu dokładać taki mały notesik, żeby sobie mogli zanotować, gdzie co włożyli, tak? Gorzej, jak włożą ten notesik do jeden z 28 schowków i zapomną, gdzie to. Więc to może być kwadratura koła swoista. Inżynierowie koncernu PSA byli niezwykle dumni, że w konsoli środkowej wygospodarowali schowek na dwie butelki po 1,5 litra. Konkretnie, jak panowie się zbiorą na wyjazd męski, to będzie gdzie zapakować napoje. I tutaj wielka ciekawostka. Zapewne nieraz pakowaliście na wyjazd samochód kombi. Jako kierowcy nie lubimy mieć zapakowanego bagażnika wysoko, bo wtedy nie widzimy do tyłu przez lusterko wewnętrzne. Ale zostaje sporo przestrzeni pod dachem. I konstruktorzy grupy PSA stworzyli tam taki zgrabny schowek, który jest dostępny i od przodu pojazdu, i od tyłu przez klapę tylną. Bardzo ciekawe rozwiązanie, które roboczo nazywamy pawlaczem. Pojemna konsola środkowa, o tym wspominałem. Schowki są wszędzie w tym samochodzie, oczywiście w drzwiach, w oparciach tylnych siedzeń, ale również pod nogami pasażerów. Zapraszam do poszukiwania schowków. Przed pasażerem w konsoli, w desce rozdzielczej są dwa schowki, górny i dolny.
Gdzie jest poduszka powietrzna? Poduszka powietrzna jest na dachu. Samochód jest elastyczny, oczywiście nie w rozumieniu dosłownym, bo konstrukcja jest sztywna, wytrzymała i przetrwa najtrudniejsze wyzwania. Natomiast jego elastyczność wyraża się w tym, że będzie mógł służyć do różnych zastosowań. Proszę zwrócić uwagę na ten boczny przekrój pojazdu. Siedzenia drugiego rzędu mogą mieć formę kanapy, w której oparcie będzie składane w proporcji 40:60, ale również mogą mieć formę pojedynczych foteli, składanych każdy z osobna w sposób łatwy, przyjemny i tworzącym płaską, prawie płaską powierzchnię z powierzchnią bagażnika. A taki oto egzemplarz mamy, jest po mojej lewej stronie i będziecie mogli sami to ocenić i mam nadzieję docenić. Po złożeniu oparć uzyskujemy przestrzeń w wersji długiej samochodu 3,05 metra. Ale to nie koniec. Samochód przewiezie dużą rodzinę. Dużą rodzinę. Te trojaczki na zdjęciu są nie bez przyczyny, gdyż w drugim rzędzie siedzeń każde miejsce siedzące, jest ich tam trzy, każde miejsce siedzące ma ISOFIX i samochód jest na tyle duży i przestronny, że będzie można zamontować trzy foteliki obok siebie. Myślę, że stosunkowo mało klientów ma takie potrzeby i ci, którzy takie potrzeby mają, borykają się z problemem wyboru samochodu. Tylna klapa. To rozwiązanie, które prezentuję na zdjęciu, jest oczywiście znane w motoryzacji, natomiast myślę, że jest to jeden z pierwszych opli, który ma takie rozwiązanie. Można podnosić nie tylko całą klapę, ale można podnieść samą tylną szybę. W ten sposób uzyskuje się dostęp do przestrzeni bagażowej. Można ją lepiej zapakować aż po samą klapę. Można również łatwo załadować do samochodu na przykład 5000 piłeczek ping-pongowych, prawda? Wtedy rozładunek będzie banalny, bo się otworzy klapę i one się wysypią. Więc tak widzę wiele zastosowań dla tej szyby uchylnej. No i jeszcze ciągnąc wątek elastyczności, fotele można w różny sposób konfigurować, a dokładnie składać. Obie wersje nadwoziowe można wyposażyć w dwa dodatkowe fotele w przestrzeni bagażowej, ale to jest, można założyć do tego samochodu trzeci rząd siedzeń i wtedy samochód staje się siedmioosobowy, zarówno w wersji długiej, jak i krótkiej. Samochód jest gotowy na przygody. Tą przygodą może być zakup w sobotni wieczór w supermarkecie przed niedzielą wolną od handlu, ale mieliśmy też inne przygody na myśli. Samochód został wyposażony w system optymalizacji trakcji IntelliGrip z pięcioma możliwymi nastawami, które między innymi ułatwiają podróżowanie po śniegu, piasku, błocie, jak również oferują taki system ułatwiający zjazd ze stromych wzniesień. I pobliska pustynia błędowska nie powinna stanowić żadnego wyzwania dla tego pojazdu, a szutrowe drogi i okolic Rybnika również nie. A tutaj niespodzianka. Fotoreporter przyłapał jeden z prototypów Opla Combo Live na testach. W tym roku zostanie wprowadzony napęd na Opel Combo Live wersji z napędem na 4 koła. A z tego, co się doczytaliśmy, będzie to prawdziwy napęd na 4 koła. Będzie on załączalny i będzie miał blokadę tylnego mostu. Świetny samochód, jesteśmy przekonani o jego przyszłym sukcesie. Ładny i to tyle. Za chwilę będziecie go Państwo mogli obejrzeć. Dziękuję za uwagę. Say
proszę.